Cześć, witajcie w programie Dawid Bojarski nie wyciąga żadnych wniosków z poprzedniego roku i znowu podejmuje nieodpowiedzialne decyzje, których będzie żałował. Niezorientowany przypomnę zasady zabawy. Zakładam się z Bastianem o 10 rzeczy, które według mnie mają szansę wydarzyć się w przyszłym roku w grach wideo. Żeby miało to sens, muszą to być rzeczy nieoczywiste. W 2022 walka była wyrównana do samego końca, zresztą zaraz się sami przekonacie, bo zanim przejdziemy do moich tegorocznych przewidywań, trzeba sprawdzić, kto wygrał, a kto poniesie karę. Jeżeli przegra Bastian, będzie musiał poprowadzić materiał w pełnym cosplayu Mario. Jeśli przegram ja, będę musiał nagrać materiał, dlaczego Crash jest lepszy od Mario. Ja mam przy tym trochę trudniej, bo muszę zdobyć co najmniej 6 na 10 punktów. Sprawdźmy więc. Elden Ring na PS5 będzie miał na Metacriticu średnią ocen pomiędzy 89 a 92. Jako że wszystkie Soulsy miały na konsolach PlayStation średnie mieszczące się w tym zakresie, obstawiałem, że podobnie będzie z Elden Ringiem i nie miałem racji. Elden Ring jest powszechnie uznawany za najlepszą grę From Software i nosi dumny wynik 96. Punkt dla Bastiana. Electronic Arts nie zamknie żadnego studia. EA, które przez kilkanaście lat zamykało średnio 0,8 firmy rocznie, czyli częściej zamykało niż nie zamykało, chyba już ma dosyć, bo w 2022 żadne takie spektakularne gaszenie światła się nie odbyło. Było. Punkt dla mnie. Żadnego nowego Switcha w 2022 roku. Nie dość, że nie dostaliśmy żadnego nowego modelu Switcha w zeszłym roku, to z różnych źródeł wiemy, że w tym roku, ani na początku przyszłego, nie ukaże się żaden pełnoprawny następca. Zaserwuję wam tu przy okazji ciekawostkę, że Nintendo postanowiło drastycznie zwiększyć produkcję Switcha na 7 rok życia konsoli, co nie wydarzyło się nigdy wcześniej w całej historii konsol do gier. To oznacza, że muszą bardzo wierzyć w nadchodzącą Zeldę, albo mieć jeszcze jakieś asy w rękawie, albo jedno i drugie, w każdym razie punkt dla mnie. Sony i Microsoft będą dalej kupować. Wyścig zbrojeń. Nie mam żadnego mądrego zdania, które zawierałoby te słowa, ale pasują tu jak ulał. Dobrze przewidziałem, że zarówno Sony, jak i Microsoft będą ścigać się w zakupach. Japoński koncern w zeszłym roku kupił sobie m.in. Haven Studios, nową firmę Jade Raymond, która po krótkiej przygodzie w EA przeżyła trochę dłuższą, ale na pewno jeszcze boleśniejszą przygodę z Google Stadia i teraz chyba po prostu chce trochę spokoju. Sony kupiło też na przykład Savage Games Studios, ale najgłośniejszym przejęciem było oczywiście Bungie. Gdyby wielkie korporacje były małymi dziećmi, a umówmy się, czasami są równie nieporadne i nigdy tak samo urocze, to można by uznać, że to był taki psztyczek w nos Microsoftu. W końcu Bungie stworzyło Halo, czyli jedną z najważniejszych xboxowych marek. A po co taki psztyczek? Bo jeszcze w styczniu dowiedzieliśmy się, że Phil Spencer dodał do koszyka Activision Blizzard. Zakup nie został sfinalizowany i na tym etapie nadal nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do skutku. Na Microsoft rzucają się urzędy antymonopolowe, Sony dolewa oliwy do ognia, pokazując palcem i... Mamo, a on chce mi zabrać Call of Duty. Na co Microsoft odpowiada... Nieprawda, on chce, żebym ja był mniejszy. Jeżeli sprawiam wrażenie, jakbym był niemiły dla obu firm, to właściwe wrażenie. Zapewne częściowo przez tę przepychankę tracę tutaj punkt, bo mój materiał nagrywałem już po informacji o przejęciu Activision Blizzard, a to w przypadku Microsoftu był jedyny taki zakup w zeszłym roku. Widocznie są za bardzo skupieni na przekrzykiwaniu się, kto jest u pani. Punkt dla Bastiana. Jakiś nowy Wiedźmin. Kurde, kto by się spodziewał? Ja się spodziewałem. To dość logiczne, zresztą argumentowałem to rok temu. Cyberpunk wywołał skrajne emocje, w tym dużo negatywnych, więc niczym Marylę na Sylwestra, po prostu trzeba było wyciągnąć z zamrażarki licencję na te gry, co Sapkowski o nich potem książki napisał. W 2022 roku zapowiedziano nie jedną, a aż 3 gry z uniwersum Wiedźmina, w tym remake jedynki. No i wydano mobilny Roach Race, czyli wiedźmińską minigierkę. Wiedźminigierkę. CD Projekt poprawa do używania nazwy Wiedźminigierka. Proszę się zgłosić na mojego Twittera, dogadamy się. W każdym razie punkt dla mnie. Nowe Tony Hawk's Pro Skater. Za dobrze mi szło, co nie? Jakbym chciał nagiąć wynik tylko po to, żeby wygrać, to zwróciłbym uwagę na to, że przecież miałem rację. Powiedziałem, że nawet jak się nie dowiemy o nowym Tony Hawk's Pro Skater z oficjalnego komunikatu, to wygada się sam Tony Hawk. No i faktycznie, wygadał się, ale o tym, że po remasterze 1+2 były plany zrobienia remastera 3+4, tylko że nie bardzo miał go kto zrobić, więc gra została ubita. Punkt dla Bastiana. Obsuwa Starfielda lub niskie oceny na Steamie. Rok temu oparłem tę śmiałą tezę m.in. na tym, że nadal nie widzieliśmy ani sekundy rozgrywki Starfielda. Od tamtej pory zobaczyliśmy tych sekund całkiem sporo, ale gra stała przesunięta i w chwili, kiedy to nagrywam, nie wiadomo nawet na kiedy dokładnie. Więc punkt dla mnie. Sequel Breath of the Wild ukaże się w 2022 roku. No, nie ukazał się, no, wiedziałem i nawet mówiłem, że to mniej ryzykowne niż się może wydawać, bo rok temu oficjalna data premiery to był właśnie 2022, ale Nintendo raczej nie lubi wydawać bubli. Raczej. Tylko woli je przesuwać, aż będą dobre. Mamy 2023 i teraz celują w maj. No nic, punkt dla Bastiana. A ja zaczynam się pocić, bo pamiętam, jakie były dwa ostatnie zakłady. 2022 rok nie będzie rokiem NFT. No i właśnie, chciałbym tutaj przyznać sobie punkt, bo przecież nasza branża chyba najgłośniej i z największą odrazą odrzuciła tę koncepcję. CD Action też odrzuciło propozycję NFT, czy dostanę za to kciuk w górę? I fajnie, byłby łatwy punkcik, ale pierwsze zdanie wyjaśnienia rok temu brzmiało tak. Za rok
żaden duży wydawca gier w naszym segmencie nie będzie nam już próbował wcisnąć NFT. Rzeczywiście, wielu wydawców się wycofało, a niektórzy pewnie wycofali się jeszcze zanim zdążyli cokolwiek ogłosić, po tym jak zobaczyli reakcję graczy. Ubisoft na przykład ogłosił NFT w grudniu 2021, ludzie na nich nakrzyczeli, a Ubisoft na to... No bo wy nic nie rozumiecie. I teraz w zasadzie nie wiadomo nawet, czy jeszcze się tym zajmują. Niestety wiadomo za to, że Konami się nie wycofuje, ba, nawet zatrudnia ludzi, żeby cisnąć temat dalej. Co prawda rok temu pod koniec powiedziałem, że w przypadku NFT nikt dotychczas nie wpadł na żadne sensowne zastosowanie w grach i moja prognoza opiera się właśnie na tym, że za rok nadal nikt nie będzie go miał. Ale to najwyraźniej nie przeszkadza. Ani Konami, ani na przykład Square Enix, które nie tylko nie zrezygnowało z NFT w 2022, ale entuzjastycznie wypowiada się na temat tej koncepcji jeszcze w tym roku. Punkt dla Bastiana. Pobiję swój rekord w Tetrisie na Game Boya. W tej chwili mam 4 punkty. Żeby wygrać, potrzebuję 6. Wiedząc, jak trudno będzie zwyciężyć, zostawiłem sobie furtkę w postaci dodatkowego punktu, jeśli uda mi się pobić swój rekord. No i nie pobiłem, ale to w sumie tylko ciekawostka, bo w obecnej sytuacji... To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. W związku z tym muszę odbyć karę i nagrać materiał pod tytułem Dlaczego Crash jest lepszy od Mario. Zajebiście. Najbardziej żałosne jest w tym wszystkim chyba to, że 1. Ja wymyśliłem ten zakład i jego zasady. 2. Ja wymyśliłem każdą z prognoz. 3. Ja wymyśliłem kary. 4. Ja byłem jedynym jurorem, a i tak przegrałem. No ale dobra, zamierzam podejść do sprawy poważnie i dostarczyć wam ten materiał. A teraz porozmawiajmy o 2023 roku. Nowa gra Dragon Ball. Na początek coś, czego specjalnie wyjaśniać nie trzeba. Chodzi o nową grę, a nie port, ani remaster. Chociaż pełny remake oczywiście zaliczymy. Dragon Ballowe gry nie ukazują się każdego roku, ale jestem optymistą. Ani sekundy z oficjalnego gameplayu z GTA 6. Tak, ja też czekam na nowe GTA. Tak, RDR 2 będzie obchodził w tym roku 5 lat. Tak, o tym, że Rockstar pracuje nad nową odsłoną swojej najważniejszej serii, poza tym, że to oczywiste, dowiedzieliśmy się najpierw z przecieków, a potem z oficjalnego komunikatu, właściwie wywołanego tymi przeciekami. Ale jestem przekonany, już tak poza zakładem, że nie dostaniemy w tym roku nawet teasera, a co dopiero zwiastun z rozgrywką. Film Super Mario Bros. Będzie miał na Rotten Tomatoes powyżej 90%. Pierwotnie zapisałem 84, taką losową trochę liczbę, ale obejrzałem ponownie zwiastun tego filmu i to zapowiada się zbyt dobrze. Trzeba tu nadmienić, bo może ktoś nie wie, na co się porywam z tą prognozą, że w przypadku filmowych adaptacji gier wideo wynik wyższy niż 70 praktycznie się nie zdarza. Serialom tak, ale filmy mają pod tym względem pecha. Sonic the Hedgehog 2 na przykład poleca zaledwie 69% krytyków. Nice. A o takiego Warcrafta to nawet nie pytajcie. Kolejny rok bez Wolfensteina. Od 2018 roku wiemy, że trwają prace nad trzecim nowożytnym Wolfensteinem. Ostatnią dużą grę studia Machine Games dostaliśmy jeszcze wcześniej, bo ponad 5 lat temu, więc chyba już najwyższy czas. Ale zaryzykuję i zaprognozuję, że jeżeli w tym roku w ogóle Bethesda pokaże cokolwiek z Wolfensteina 3, to maksymalnie jakiś teaser w roli zapychacza na dużej konferencji typu E3 czy The Game Awards. Machine Games pracuje zresztą jeszcze nad grą z Indianą Jonesem, o której właściwie nic nie wiadomo, więc moja prognoza nie jest aż tak ryzykowna, jak mogłoby się wydawać, ale z tymi fejkowymi teaserami na konferencjach to nigdy nie wiadomo. Indiana Jones, którego zatizowano 2 lata temu, to dobry przykład. Więc wolałem się zabezpieczyć. Polecam również wam. Zapowiedź co najmniej 2 nowych gier Star Wars. A skoro już jesteśmy przy George'u Lucasie, kilka dni temu gadaliśmy sobie z paroma osobami z redakcji o Gwiezdnych Wojnach i pomyślałem sobie, że to jedna z niewielu marek, o których nigdy nie jest cicho. Nie zawsze tak było. Wiele zmieniło się po przejęciu Star Warsów przez Disneya. Ciekawostka, myszka Mickey ma takie rękawiczki właśnie po to, żeby doić nośne marki. I o ile przyszłość filmów z tego uniwersum jest na razie dość mglista, tak segmenty takie jak seriale czy gry wideo mają się więcej niż dobrze. Obstawiam, że w tym roku chciwa mysz w czerwonych shortach wybitnie nie będzie znała umiaru i zapowiedziane zostaną 2 nowe gwiezdnowojenne gry. Żeby nie było za łatwo, co najmniej jedna z nich musi być czymś więcej niż mobilką. Crash Team Rumble na Metacriticu będzie miało wynik poniżej 75. Wszystkie ostatnie gry Toys for Bob to strzały w dziesiątkę. Ale coś mi tu śmierdzi nieświeżym jamrajem. To prognoza ryzykowna, ale cytując każdego uczestnika teleturnieju przed ważną decyzją, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. W Crash Team Rumble nie jest zakochany nawet Bastian, wiemy też, że gra powstała trochę na zgliszczach innej, no i imprezówki to ogólnie nie jest łatwa rzecz do zrobienia bardzo dobrze. Czuję, że tym razem jamraj wywali się na ryja i teraz mam kolejny powód, żeby trzymać za to kciuki. Obym tylko nie musiał potem cytować każdego uczestnika teleturnieju, któremu ryzyko się nie opłaciło i wygrał 0 zł. Liczy się dobra zabawa. Jakiś nowy sprzęt marki Xbox. No dobra, lepiej żeby Microsoft wydał jakiś nowy model Xboxa, bo inaczej nie wiem, jak miałbym zarobić tutaj punkt. Nowe wersje kolorystyczne kontrolerów się nie liczą. Musiałby być nowy model, ale na to szans raczej nie ma. W październiku zeszłego roku Phil Spencer przemycił na zdjęciu na Twitterze wygląd prototypu pudełeczka do streamowania gier, ale miesiąc później w wywiadzie powiedział, że nie udało im się zaprojektować tego urządzenia tak, żeby kosztowało max $100-130, a za większą kasę sprzedawać tego nie ma sensu. Więc
Albo jakimś cudem coś się w tej kwestii zmieni i to bardzo szybko, bo błyskawiczna ponoć budowa tego prototypu zajęła 9 miesięcy. Albo, bo ja wiem, może jakaś zmywarka do tej lodówki? Co najmniej dwie gry science fiction w top 10 Metacritica. Wiemy, że zwiększa się podaż gier science fiction. To, czy będzie jej odpowiadać równie wysoki popyt, ocenimy dopiero po latach. Ale tutaj najważniejsze pytanie to, czy tegoroczne gry science fiction będą wybitne? Ten materiał nagrywamy już po premierze remake'u Dead Space'a. W tej chwili ma wynik 89, co najpewniej nie pozwoli mu dostać się do top 10. W wygraniu tego zakładu mogą mi pomóc takie gry jak Starfield, The Invincible czy System Shock, ale jest tego znacznie więcej. Mogłoby się wydawać, że to łatwy do zdobycia punkt, ale zerknąłem na topki Metacritica z ostatnich lat i w ciągu ostatniej dekady taki zakład wygrałbym raz i to tylko dlatego, że w 2013 aż 3 pozycje zajmuje Bioshock Infinite, więc nawet nie typowe science fiction. Nowa odsłona jakiejś serii z Pegasusa. Mario się nie liczy. Tutaj chyba nie trzeba zbyt wiele wyjaśniać. Ta prognoza mogłaby być zbyt prosta, więc ograniczam to do nowych zapowiedzi. W tym roku ma się na przykład ukazać Super Bomberman R2, ale już o nim wiemy, więc tego nie liczę. No co wy, jaki gothic? W moim materiale o najważniejszych tegorocznych premierach parę tytułów pominąłem niesłusznie, na przykład Stalkera 2. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale akurat gothic, którego wiele osób wytknęło w komentarzach, według mnie wcale nie ukaże się w 2023. Nie wiem skąd w ogóle powszechne przekonanie, że tak będzie, ale tę prognozę dedykuję tym, którzy pytali, gdzie gothic. No więc w tym roku na pewno nie w naszych domach. Suicide Squad to najdłuższa gra Rocksteady. W tym roku ma się ukazać Suicide Squad Śmierć Lidze Sprawiedliwości. Tak, jest polski tytuł i ja tam się cieszę, że nie przetłumaczono tego Liga Sprawiedliwych, jak to bywało. Moja prognoza brzmi. W serwisie How Long To Beat, który pozwala sprawdzać długość gier, nowa gra Rocksteady będzie dłuższa niż każda ich poprzednia pojedyncza produkcja. Pojedyncza to znaczy bez zestawów z DLC. Aha, no i będę patrzeć na sekcję Main plus Extra. Według tych statystyk najdłuższy jak dotąd jest Arkham Knight, 31 godzin. Jak być może zauważyliście, tym razem prognoz mamy 11. Dzięki temu jest nieparzyście i któryś z nas tak po prostu wygra na punkty. Zostało nam jeszcze tylko jedno. Kara. Ten z nas, który wygra, będzie musiał nagrać materiał w najgorszym mieście w Polsce. W moim przypadku będzie to Gorzów Wielkopolski. A w przypadku Krzyśka, moja ukochana, wspaniała Zielona Góra. Igrzyska czas zacząć. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell.